Po co zapleczka? Poznajesz pismo ojca? Siadaj. Był moim najlepszym agentem. Nawet wtedy, kiedy siedział w więzieniu. Ja mam całą jego teczkę. Wszystko, co nam przekazał przez 10 lat. To jest kłamstwo. Sam pan powiedział na procesie, że to jest kłamstwo. Tak. Bo mu przyrzekłem w 89, że go nie wydam i że zniszczę wszystkie jego papiery. Tak? To co to jest? Ja musiałem chronić swój tyłek. Te prawicowe pedały, które teraz rządzą, odebrały mi emeryturę. Ja przez 30 lat służyłem Polsce, a za chwilę może się okazać, że ja nie będę miał z czego żyć. Twój syn musi mi pomóc. Ja rozumiem, że nie mógł mi od razu dać całej sumy, ale teraz... Jak pan ujawni teczkę, to odpowie pan za składanie fałszywych zeznań. Jesteś trochę naiwny, jak twój ojciec. W teczce nie ma mojego nazwiska, a ja po prostu nie istnieję. Ile? Jest mi jeszcze winien 20 tysięcy. Chcę całą teczkę, komplet dokumentów. Wszystkie oryginały. Bardzo was kochał. Po śmierci mamy szalał z rozpaczy. Bardzo mi było przykro, naprawdę. A on powiedział, że to moja wina. I że już nie będzie współpracował. To co ja miałem zrobić? Myślałem o tym dom dziecka. Zresztą to było naciągane, bo sędzia by ciebie nie odebrał, no ale on spanikował.